I oto jesteśmy w tym miejscu, kontynuując naszą przygodę. No cóż, niechętnie do tego. O, ale się zrespiła ta mgła. Niechętnie podchodzę do tego tematu ze względu na to, że no. Będziemy znowu zmagać się z zarazą. Too much of this infection here. This is a serious oversight on the part of our mages. The mages of Nostria will have a score to settle with the blight. It devours their powers. They have yet to discover some of the dark secrets of the founders of their order. Sanguin, the second archmage of Nostria, confronted the devouring plague in the spirit world. Fight for him and bring victory to Nostria. Nie pociesza mnie to, bo mamy do czynienia z magiem. Jeśli mamy do czynienia z magiem, to znowu będzie trzeba kombinować z czarami. No i najwyżej, no trudno, będziemy znowu siedzieć godzinę i się męczyć, nie? No ten już wygląda poważnie. Aha. O. Niebiańscy wojownicy. Magowie królewscy. Powiem wam, że tak za dużo to ja tych, no... za dużo to ja tych jednostek nie mam. Blokują kontratek. Siła umysłu, odporność na efekty wpływające na umysł, regeneracja. Prawość. Podczas walki dostaje plus 1 do wszystkich sojuszniczych. Czy może przekraczać niskie przeszkody. Atakuje bez otrzymywania kontrataku. Włócznia błyskawica. Daje 501 obrażeń wybranej jednostce i nakłada negatywny efekt szok, a szok inicjatywy zmniejsza o do 1. Triumf. Zadaje 501 obrażeń wybranej jednostce przeciwnika. Jeśli ten zginie, jednostce odnawiają się wszystkie umiejętności. Poczekajmy. Co oni mają? Rozproszenie. Magiczne okowy. Burza z piorunami. Przywraca jednostce tyle i tyle zdrowia na początku tury. Nakłada pozytywne wzmocnienie pancerza i źródło magii. Wszystkie jednostki zdają maksymalne obrażenia. Wyzywa jednostkę. Inicjatywa plus 2. Tak, nie mogę na nich rzucić. Właśnie na nich chciałem rzucić ze względu na to, że oni mają tą obelkę nieszczęsną. Ciekawie to wygląda. One niestety dotrą do mnie. One nie.
poczekajmy. No to niestety nie za dużo mi pomoże w tym momencie. Nimi mogę atakować. Jedynka, co to jest? Wszystkie takie jednostki zadają minimalne obrażenia. Dwójka, szarża. Prędkość jednostki plus dwa. Przyda się, bo w tym momencie możemy sobie ich tutaj zaatakować. Pani dziwki mnie zabił. No to było jasne i oczywiste, że ruszył na magów. Okej. Wojownicy zarazy. Pomyślmy, jak tutaj. Jak to ugryźć? Dobra. Chwila, ja chciałem to rzucić, moc światła. Tak, zadaję maksymalne. Skubani się leczą jak szaleni. Burza z piorunami, tu możemy rzucić też. Ale poczekam sobie może. Thank you.
co jeszcze? Co to robiło? Szok. Też zew natury. Dokładnie. Ciężka łapa zadaje tyle obrażeń i nakłada słabość. Może być. Dobra, i teraz mamy ich i oni mogą sobie rzucić tą burzę błyskawicy. Pytanie brzmi, czy to moje jednostki też dotknie. Wyrzucić nikomu. Dobra. Ewentualnie rozproszyć możemy efekt z nich. To ogłuszenie całe. Okej. Teraz już chyba nie mogę jeszcze rzucić, czy mogę rzucić? Nie mogę, bo rozpoczynałem przecież. Rozpoczynałem turę, ale. Czy my mamy ten czar rzucony? Mamy jeszcze. No, wszystkie maksymalne obrażenia mamy, dobra. To co my możemy rzucić, żeby tutaj było ok? Drugi zew natury w sumie. Bo czemu by nie? Szkoda. No dobra, dobiłem. Jest tak w miarę neutralnie, powiem szczerze. Kolejna runda. Możemy rzucić kolejny zew natury. Żadnych atakujących praktycznie. Zobaczymy, może się uda. Niestety przez nich trzeba przejść.
zabiję, bo one są. Oni są bardziej niebezpieczni. Tak mi się zdaje. Teraz sytuacja ma się troszeczkę gorzej, niestety. Właśnie, będziemy atakowani. Skupiali obrażenia na naszych aniołach. Dobrze. Ósma runda. Teraz możemy tego wyładowania sobie użyć. Dostępna moc światła. Może uda się ich zabić tym niedźwiadkiem. Da się. Nie, nie da się. Jeszcze im końcówka została. Kurde. Wyczerpująca troszeczkę walka. Ale dobra, w sumie. Ogień go zabił. Dobra, to teraz już chyba raczej będziemy mieli wygrany ten... Wygraną tą bitwę. No dokładnie. Wow, za pierwszym razem, no kto by pomyślał, nie? Nieźle, nieźle. Tarcza Maksymiliana. Trafienie krytyczne plus 20, zdrowie minus 10. O masakra, nie sądziłem, że tak łatwo pójdzie. Sceptycznie do tego podchodziłem, ale jednak ten zew natury i przyzywanie tych niedźwiadków bardzo dużo pomogły. No i okej, mamy tarczę Maksymiliana, którego oczywiście, a czy której oczywiście nie będziemy używać. Teraz pytanie brzmi, jak wygląda dziennik zadań? Czy my mamy jeszcze jakieś dodatkowe zadania? W sensie, jeśli chodzi o próbę wróżbity. Ukończ Lyssa. No cóż, czyli jednak jeszcze coś będziemy po drodze mieli. Ale na chwilę obecną w sumie możemy zakończyć ten odcinek tak typowo ukazujący bitwę Sanguina, czy jak mu tam leciało, z zarazą. A kolejny odcinek, oczywiście, już niebawem biorę się za nagrywanko i zobaczymy, co będziemy robić. Aczkolwiek myślę, że w końcu najwyższy czas, abyśmy poszli do zamku Ardena. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczyska.